widzów moich, jak i Wotana. Cześć wszystkim, późno włączyłem nagrywanie, ale to ucięło tylko 2 Aha, sekundy miło, tak Lukasa. policzyłem raz, dwa, to może się nie udało, udało, nie wiem. Nie, bo zapomniałem sobie, wiesz. Aha, dobra. Czekaj, ja mam nagrywanie? Dobra, dobrze, mam. Że i tak sobie przypomniałem, wiesz, o odpowiednim czasie, a nie, że nie wiem, po 20 minutach. O kurwa, odcinek. Tak, no to teraz już mamy jeszcze takich parę dodatkowych ustaleń, bo jednak tak. Okazało się, że nie możemy siebie atakować, bo mamy 5 lat trusa do 1500 roku. Tylko, że tam mamy jeszcze jakieś te strefy wpływu, które nie do końca rozumiem, ale Faust mi powiedział, że jak zaatakuje Węgry, to on mi wojnę wypowiada, więc no. To zrozumiałem. Coś takiego tak, nie bijemy się do 1500, nie możemy używać kondytieri do przeciwnika. I jeżeli na przykład Faust zaatakuje Węgry, to Lukas może zaatakować go, bo to jest strefa wpływów i się biją o nią. Coś takiego. Coś ten desen, właśnie więc jakoś tak to zrozumiałem. Niedługo no, będzie może być bitka. Ciekawie dzięki temu, więc powinniście też się cieszyć. Dobra, mam tutaj armię. Muszę dobudować trochę więcej najmusów, żeby z tym manpowerem nie przygiąć pałę. A że jestem Osmanem, to jestem bogaty. To jest w sumie dobra wiadomość. Przynajmniej dla mnie. No, zarobiłem 6 dukatów na razie. Co prawda jakbym, o kurde, właśnie mówię, w twoim regionie wpływów był, bym był jeszcze bogatszy. Wiadomo. Ale niestety bo się teraz musi tak, mam jakoś dwie opcje. Mogę atakować albo Kuara Kunjul i zdobywać tutaj tereny Gruzji i tak dalej, wasalizować to Tobadzie wie, albo pomóc tobie w wojnie. Albo a zrobić to i to. W sumie zrobię to i to najlepiej, wiesz? Możesz pójść na razie na czarną owcę, ja sobie podbiję szybko Driet, co nie? Dla Fezanu. A ty potem ma, się ma wojska? Tak Driet z ma bardzo ciekawości. Mało, na pewno. Tak mi się wydaje. Driet. Jest kurwa, Etiopia ma. A to weź wojnę wypowiedź, sam ich podbiję. Etiopii? Tak. A ja nie mogę na razie, bym mógł co najwyżej Medri Bahri wypowiedzieć wojnę i wtedy Etiopia dołączy. Tylko że nie mam jeszcze claima, a mogę już zrobić, okej. Okay. Będzie tak. Wenecja ma mnie na rywalu. Co wypowiadać? Etiopii? No czekaj, moje wojsko tam idzie. Dobra, jak podejdziesz, to powiedz, raczej Etiopii Madri Bahri i dołączy do tego Etiopia. Tylko czekaj, Etiopia ma z kim jeszcze sojusz? Ma? Czy nie? Ma tylko no, z nimi, nie, to mogę odwrotnie, tylko. Raczej tego, oddzielnie zawołać. No to wołaj, bo wtedy coś sobie tutaj tu weźmiesz. To ja tam stanę i będę powoli to podbijał, tak? Bo ja się bardziej tu na Kuara Kunjul skupię dobra teraz. Mam Reconquest. Wojnę, to już ich atakuje w tym momencie. Dobra. A to ja Kuara tak, ja pójdę Kunjul sobie jedną stakiem tutaj na Drieda jeszcze, Fezowi oddam. No Boże, buntownicy w Kosowi. Tutaj uważaj, bo tutaj strasznie mało tego. Znaczy szybko ludzie umierają, bo mało sapi limitu jest. Okej, okay, czyli co mniejsza armia, ale to kurka wtedy bym. Mogę ci ewentualnie, mogę dać, nie mogę dać ci kontroli nad tym, nie? A. Pajeti, czy ja chciałem? No dobra, na razie weźmy, żebym zyskiwał to Pajeti. To co, atakować? Ja. Yeah. Patrzyłeś na ile Etiopia ma tego? Ludzi? To mam? Patrzyłeś ile Etiopia ma? 14 tysięcy. O, to lecimy. Dobra, jest wojna. Dobra, to ja pójdę na ten fort, stanę. Tak? Czekaj, ja mam kolesia z 2 do siege'u, więc. A ty jakiego masz? A to nie ma, to ty idź na tego, to, ja to jest obok. Tutaj na tej masaże. Okej. Okay. I ty weź tam po prostu stój i patrz, ja patrzę tutaj w Kuara Kunjul i mnie wołaj. Dobra. Co tam się będzie działo, to od razu ci dołączę. Znaczy od razu to coś tam się zacznę ruszać. Na razie nic. A, naokoło idzie Alodia? Nie, Etiopia. Alodia została tego, wynajęta. Spoko. Mają trochę a więcej tutaj wojska. No ten Kuara Kunjul ma więcej wojska niż myślałem, ale. Ale prestiżu. Czaisz raz 50 prestiżu dostałem, stabilności 2. Nie wiem za co. Nie wiem, jakieś tam eventy się podziały. Nie czytałem. Po prostu dostałem. Miałem opcję wybrania tego, znaczy polepszenia sytuacji z Etiopią, albo wiesz, jebać Etiopię. Ale się dzieje jakiś event. No to wziąłem to, żeby się event stał, bo zamiast prestiżu dostałem i nagle stabilność, prestiż, administracyjne punkty i jeszcze coś tam jeszcze. To naprawdę dużo dostałem. Oni gdzieś na razie poszli, to jeszcze ten Driet atakuje. Dobra, tą Driet to raczej nie powinien być problematyczny. Nie, nie, on to 7000 wojska ma czyś takiego. Ale lidera tam wezmę. O, ten lider ma jakiś tam Recovery Army Moral Speed i co? Aha, czyli to są te jeszcze cechy tych. O, tego nie Polska widziałem. Polska mnie rzuciła na rywalu.
Okej, no to lecimy. Dobra, ja na razie Piety mam na maksa wziętego. Co tu się w ogóle dzieje? Renesans. Właśnie gdzieś renesans się odpalił, ale... Aha. Zdałoby się szybko wziąć technologię, zanim mi to podskoczy, bo my teraz będziemy mieć lipę z tym, co nie? No tak, no ale oni wszyscy mamy teraz na razie lipę, tylko że oni to zrobią szybciej niż my. Okej. Okay. Tak ogólnie rzecz ujmując, nie? Czekaj, z Krymem wezmę sojusz. To mi się ja przyda mam 4 na 4. No właśnie nie. Dobra. A, bo Fezan poszedł do ciebie chyba. No? A, gdzieś tam musi być. A, idzie 4000. No okej, okay, zdobyłem ten fort. Idę na Dobra. Ten kolejny. Tobie zmieniam okupację. Na mameluków. Okej. Ten buntowników, przydałoby się ich pozbyć. No, technologia. Czwarta. Defender wiary? Może brać? Od kiedy jest defender wiary sunnickiej? Nie wiem, ale czekaj, jest bitwa jakaś, wbija się tam 7000, a to dobra, ja to ścisnę. Chyba, mają oryginal. O kurde, dojdę na czas? Kurde, nie doszedłem na czas. No, ale to jest wasal, to wiesz. Tak, ale teraz ja się biłem. Bez generała. Trochę stracę, ale wygrałem. No, ale ty byłeś defenderem. Przecież my okupujemy tę ziemię. Aha, jak jest okupowana, to tak samo jest? No, na to wychodzi. 15 tysięcy siebie mnie wbija. Nie zdążyłem lidera dać. Muszę uciekać, chyba. To uciekaj, ja się nim zajmę. Dobra. Albo nie zajmę się, pouciekają. No kurde, właśnie tak na chlipa. A, dobra, wbij ich dorwę. Nie, zjebałem tu z liderem, bo miałem tego zablokowanego tam, wiesz, w Driedzie, lidera. A, Rights for Taxation może bym sobie wziął. Może bym troszeczkę zarabiał. A teraz przechodzę na armię najemną, że tak powiem. A, Tunezja. Więc to blokuję, bo tutaj wyślę. W sumie czarną owcą ci jakoś dzielimy, czy to bierzesz wszystko? W sumie ty byś mógł wziąć czarną owcę, ja najwyżej przyjdę, czy potem przecież Hedge'a, Shamar, Knight i tu potem przez ten mały Hormuz, co nie? Znaczy ja chcę czarną owcę, bo chcę, mówię, tak jak ci mówiłem, że będę chciał tutaj iść od północy dojść do Moskwy. Mhm. No to w Konstantynopolu? Bizantyjskie? To 20 tysięcy. No Boże, będę się tym zająć za chwilę, dobrze. Nie, ja tą Serbią się nie przejmuję, bo tam stoi mi na innej prowincji. Okay, to oni tam chcieli to podbijać, widzę. Czekaj, kto tu przewodzi w tej wojnie? Medri, co nie? Tak. Ale tutaj chcemy ścisnąć trochę Etiopii, co nie? Tak samo. Na tym, co stoisz, to nie ma sensu stać tak dużą armią. Zostaw D i dalej. Plus jeden, D plus jeden. Na tym Dieridzie. Okej. Okay. Tak. Kolejna prowincja, Diplomatic Reputation. Co ja tu mam? Protect Against France, Conquer Trebizond. Okej, okay, już to podbiłem wszystko, wiesz. Styl już 4 z wielką potęgą. Jakimś cudem. No, będę musiał iść tych buntowników. Jak tu zdobędę tą jedną prowincję, to lecę buntowników ścisnąć. Dobra, to ja tu podejdzie całą armią swoją i najwyżej będę stał i się bronił. Też mogę defendera świętego wiary brać. Tak. Man power prawie poszedł. Jakieś budynki chyba mogę budować teraz już. O, Gruzja mi chce sprzedać kondotier, jak fajnie. Ja chętnie ich przyjmę. I w sumie Gruzję bym mógł zwasalizować. O, łanie w świątynię siadają. Idzie do przychód do góry, to bardzo. No, ja też się tym niedługo zajmę. Po tej wojnie, jak tutaj ci to pomogę z tą Etiopią. No właśnie, myślę teraz ile brać od Etiopii, co nie? Wybrzeże. Wybrzeże, jak najwięcej. Także mieć do tego drugiego niebieskiego dojścia? No, żebyś mógł potem od razu kolejną wojnę wypowiadać, nie? Ile by to tak kosztowało teraz? To, manpowera, już z dwojga złego jego wolę. Co straciłem? Powiem ci, że tak 32 worldscora? No, pójdzie to, myślę. No ale już są czerwoni, to wiesz, tam oddają wszystko, nie? Tak. W tym momencie.
Dobra, ja się tu cofnę tą armią, bo już zdobyłem tą górkę. Teraz musimy trochę tu zrekrutować najmusów. Czy jakiś otoman separatyzm wybuchli? Mi? A czy jemu, temu czarnej owce, no ta, ta, ta. Mi to no pasuje. Tak jest. Wiesz, jest mi to na rękę, że tak powiem. Dobra, tutaj też już to skipnijmy. Armia mi się zrobiła, to ja teraz buntownikami się tam zajmę. No i potem też na chwilę tego sobie tutaj, czekajcie, tutaj góry są na stolicy Etiopii, to idę ją oblegać. Mamy lucy. Dobra, ja już jestem całą armią. Kurwa, Polska wypowiedziała wojnę Krymowi, nie zdążyłem wziąć sojuszu. Aj, szkoda, szkoda. No ale to jest strefa wpływów, jak dla mnie. Nie? W sumie? Graniczyć nie graniczycie, ale... No to co, tak, tylko że kurka jakby... O, dobry event po 40 wszystkich punktów. Lubię takie eventy. No ale to jest krymski trainout, to jest jeden z moich najważniejszych trainoutów. Polska też mi dała insulta. Też mi dała insulta, mi się pieprzą. Uczy się od Repusa. Buntownicy pokonani, chodźmy na tych serbskich. O, zniszczyli mi buntowników. O, nie fajnie. Trochę manpowera straciłem w tej wojnie. No tak naprawdę no bo... przez cały. No zobacz sobie na koniec, jakiego tam tracisz. O. No znaczy fajnie, ja też fajnie. Ja lecę na zerze manpowera, ale to musimy teraz trochę przyblobować. Tak, jak najszybciej. Nie. Przyszkadza się do wojny z Neapolem, znaczy z Aragonią. Austria, Maroko. Kurwa, jak to zrobić? No najlepiej byłoby Maroko zaatakować. By nie wciągnąć tej Austrii do wojny. Dobra, za rok mogę zacząć zjadać tego. Wasala swojego. Dobra, weźmy tutaj atakować Krym. Znaczy tych. Okej, podbiłeś fort tutaj w Etiopii? No stolicę. Podbiłem, właśnie tak zobaczyłem. Dobra, to i tu jeszcze Harer. Właśnie myślę, czy Harer, czy ze coś tam, ale to... Bądźmy dobra, wszyscy, to... wiesz, w kupie obok siebie bardziej. Mamy bezpiecznie, szybciej podpijemy to. Jeszcze się nie chcę zgodzić, brakuje mi 9 punktów. Już mniej. 2 punktów mi brakuje i będziemy mieć ten trusa z Etiopią takiego jak chcę. Tylko tyle, że to mi da pełną agresję ekspansji. O, wbijał się w ciebie. Tak? Tak. Nie wiem, czy dobiegnę tam na czas. O, bo widzę, że ten... Tutaj sam nie dam rady. Mogłem ruszyć od razu to w dobra, armię z fortu. Dobra, czekaj, się zbiorę w tym takim razie. Się cofnąć. Kurde, już prawie się godzili. Już miałem nieskonsolidowaną. No to możemy ich zaatakować. A oni 20 tysięcy zrobili sobie tutaj. No mówię. Kłopotliwe. Teraz musiał znowu najmusów dorekrutować. No, Francja wzięła krucjatę na nas. O Boże. Trafił mi się jeszcze papież. Ja nie mogę. Nie za fajnie. No nie, nie. No mam 50 lat trusa, więc nie wiem, o co mi chodzi. Dobra. Kurczę, już widzę, że Krym padł totalnie. Cały Krym mi pewnie zjedzą. No to jest złe. Bo się tu zbierają i tych dużych się zbiera, powiem ci. Dobrze, że masz tego dobrego generała. Tak, bo nie patrz, on nawet... Dobrze gra ten Repus tym razem. Pewnie się uczy całą noc od wczoraj. No, wymyślił, że Burgundiem nie da rady. O Boże. No, patrzmy relacje z Gruzją, żeby mi w koalicję nie wyszła. Kuźwa, to Moskwa by mi się przydała. Jako?
No my tego manpowera trochę za dużo tracimy w stosunku do nich. No właśnie, kurde. Musisz szybko sobie sobie skończyć, tylko tyle, że tak. Oni chcą jeszcze raczej. Brakuje mi 6 punktów, żeby się zgodzili, co nie? Raz ich zjedziemy, powinno być. Tutaj patrz, 15 tysięcy chodzi. Widzisz je? Teraz stoi, tylko to są góry. To nie ma co się wbijać w góry. No to wbijamy się. Wbijaj się, wbijaj. W dół się mogę wbić, ale to nie wiem. Tam już nie, bo tam to my będziemy mieli przejebane, a tutaj... A ciągle wspominam, że jak mamy oblężone, to wiesz. Wbiję te góry. Już mało co brakuje, powiem ci. 2 punkty. Jakąś prowincję czy 2 i będzie. No ten Quarakunjul ma większą armię niż myślałem, kurka, jakoś tak nie sprawdziłem ich, bo zawsze byli słabi, a tu widzę, że ma dużą. Najwyżej jak to... szybko skończymy, to polecę na górę, zanim buchną chwilę minie, co nie? Dobra. Okej, okay. Zgodzą się na to, co chcę. No to dobra, linia brzegowa. Tutaj straciłem 57 tysięcy niby wojska. A nie patrzyłem, wiesz? Zapomniałem. Okej. Okay. Tylko, że teraz tak, ile mam agresywnej ekspansji? No, to ja się wracam na górę. Już mam dwie technologie, nie, jedną technologię przewagi nad nimi. Nie. No dobra, teraz to Quarakunjul podbiję. 40 faworków mi wisisz, nie wypłacisz się. Ty już się szykuj na Warsangali teraz. Na co? Aha, na Warsangali. Od razu już? A, od razu, od razu. A to znów będzie Etiopia. Tak? Też mają gwarancję? Tak. No to ja widzę, że masz jakichś tych buntowników. Ale to dobrze, że będzie Etiopia, bo Etiopia jest zmęczona, to... Dobrze, dobrze, że będzie. Teraz to Etiopii się będzie teraz przejście do kafy, tylko tyle, że wiesz, teraz będą dużo buntów, myślę. Tak. Cofniemy, zrobimy zaraz mercenarów, jeszcze więcej. Więcej 6. O, nie będzie tyle mercenarów. Też ja teraz najchętniej to bym zrobił sobie taki okres jeszcze, przynajmniej u mnie, że tego golda bym sobie pozbierał właśnie na pobudowanie świątyń wszędzie, bo to mi dałoby dużego boosta. W sumie czemu ja nie robię tego? Zapominam. Cały czas o budowaniu spy networku. To jest bardzo ważne. Z którymi? Żeby robić spy network ogólnie, nie? W sumie tak. Okej, okay, 5. technologia militarna. Ja też już mam. Myślę teraz sobie nad tym właśnie swoim dziedzicem, czego zmienić za 50 do tego prestiżu, ale to bym stracił praktycznie cały prestiż, jaki mam. Znaczy, kurka, jak jest taki ciężki, to zmieniaj go lepiej, moim zdaniem. Dobra, bo ale już teraz myślisz, czy poczekać, aż będę miał więcej prestiżu? Nie wiem, powiem ci szczerze. No ja bym zmieniał, bo potem jak będzie władcą, tak, to jest o wiele ciężej go zmienić. Przez 15 lat go nie zmienisz. Okej. Okay. Więc pod tym kątem będzie ciężej. To musi rządzić 15 lat, żebyś mógł go potem zmienić. Nice, ta idea cost, technology cost i development cost minus 5%. On jest z Brytanią ma wojnę. A on będzie chciał mnie tutaj od północy, Faust. Będzie chciał mnie odgrodzić. Dobra, wywaliłem tego dziedzica. Zobaczmy, jakiego kolejnego dostanę. Dobra, jeszcze manpowera mam 4000 na minusie. O Boże, znowu te estate'y. No. Mam tego tutaj z siege'em? Nie, tutaj jest ten z siege'em. Tutaj. Francja mi robi spy network? Po co on mi robi spy network?
Nie mam pojęcia, ale robią. Możesz to wiedzieć dokładnie, co robimy, co nie? Może nas nie widzą ale do końca. Ale przecież administracji nie można chyba infiltrować tak teraz. A nie wiem. Dla mnie 27 poziom technologii. Okej, okay, opłacało się. 3, 3, 6. No. Prestiż no wygraj to. A, jestem atakerem. W moim prowincji. I lost fucking shit. Dobra, za 2 lata będą miał bunty. Potrzeba ci tam jakiejś pomocy? No, przydałoby się w sumie. Dobra, najwyżej bunty jakoś tam potem ogarnę. Mariasz. Zaraz ci Call to Arms wyślę. Okej, lecę. No, żeby to tylko po prostu sprawniej zrobić, bo tego nie jestem w stanie sprawniej... O, tutaj mam jeszcze wojsko. Muszę mieć mniej tego wojska, bo nie mam kasy. Nie? Tą korupcję powinienem zbijać bardziej. Merch to zrobione. Tu jest. Ja zaraz im stolicę zdobędę. Ale mam klejma na Erzum. Dobra, to muszę też zająć. Dobra, co on tu zjadł? Mi zjadł pół Krymu. No, zjadł trochę tego. No dobrze, już nie cały. To dobrze, dobrze. Najbogatsze prowincje, niedobrze. Kastylia, Francja z Burgundią walczą. Czym? Burgundią. Mhm. To się muszę cofnąć. Przegrywasz, co nie? Nie, no na plusie mam. To jest problem, bo mówię, no miałem tej armii całej. Nie zdążyłem okupować tego, co chciałem, w ten sposób, jaki chciałem. A dobra, zmienimy tą na lepszą piechotę. A zabij, to już mi da przewagę. To armia trochę zregeneruje i będzie lepiej. 22 minuty. Uważaj, żebyś nie stał na czymś, co nie jest górami. Okej, okay, zaraz. Czekaj, na razie nie będę podchodził, bo muszę zobaczyć, tutaj mam event. Trochę się kurde wkurwiał z Fezanu, ale myślę, że dam radę i tak czy siak. Ale manpowera przynajmniej 3000 dostanę. Okej. Okay. Mam w tym Erzum. Wojsko i potem ich zaatakuje. Tak, dobra, jo. Nie wiem jaką pierwszą ideę wziąć, szczerze mówiąc. No ja jeszcze nie mam. Jeszcze mi brakuje dużo tego. Trochę wydałem punktów na korowanie tego wszystkiego, co tam zdobyłem. Tylko jest ich 30 tysięcy, widzę. Ja, a tu już lecę wojskiem, za chwilę się będę w nich wbijał. Zresztą widzę, że się cofają. Mhm. No to Ercą muszę przejąć. To ci może odbije te rzeczy, które ci podbił, co nie? No. Czyli za ciebie. Nie. Ja teraz mam już tutaj dwie armie. Aha, wiesz, to tak. Już... W sumie, bo niedługo bym musiał wracać do siebie, bo tam już bunty wybuchły, wiesz? Dobra. No, fan flaguje, co za ludzie. Z kim my gramy? Ja się pytam, znowu lagging behind. Aha. A taxation nie mam. A to już dajesz mi taxation. Dobra, poproszę mapę terenu, góry, okej. Okay. Mówię, mam tą mapę terenu, nie mam tej drugiej. Dałaś mi stolicę oblegać. Tu. Będzie. Okej. Dobra, 19 wyślę na południe, odbiję ten buntowników, a tu zostanę na 7 tysięcy, odbiję ci do prowincji, z tym powodu poblegam. Myślę, że będzie dobrze, na czym zarabiać tak samo. Mało, ale coś tam jest.
Okej, tą bitwę wygram czy przegram? Dobra, wygrałem. Ja to w sumie myślę, że będę musiał ekonomiczne wziąć. Ekonomiczne? No, jak będę miał tyle złota, to redukcja inflacji by się przydała. Jak myślisz? Właśnie nie wiem. To w sumie będzie trzeba zaraz zastanowić, bo mamy 25 minut odcinka, to możemy kończyć. Tak. Akurat z tego, pauzowali. To ty zaczynałeś, to ty kończysz. Dobra, to dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, żeby zajrzeć też do nich na kanał i do Wotana też koniecznie. Przynajmniej lajka zostawić, czasem obejrzeć albo na zmianę oglądać. Chociaż nasze perspektywy są totalnie różne na razie, więc zapraszam wszędzie. No i żegnamy się z wami. No, na razie, pa.